Znajdujemy się przed budynkiem przy Alei Solidarności 76, gdzie w czasie wojny mieściła się kamienica przy ulicy Leszno 18. Historia ulicy Leszno sięga połowy XVII wieku oraz powstania Jurydyki Leszno, znajdującej się obok Warszawy i należącej do rodziny Leszczyńskich. Ulica Leszno wraz z całą jurydyką o tej samej nazwie została włączona w granice Warszawy w 1791 roku, kiedy Sejm Czteroletni przyjął prawo o miastach, likwidując tym samym jurydyki. Na Lesznie początkowo osiedlała się ludność ewangelicka. Powstała tu z czasem parafia ewangelicko-reformowana. Duże skupiska ludności żydowskiej w północnej części Warszawy pojawiły się w XIX wieku, a jednym z centrów świata żydowskiego był Plac Tłomackie z istniejącą wielką synagogą, obok której powstała główna biblioteka judaistyczna. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy zmienili nazwę ulicy na Sądową ze względu na obecność okazałego budynku sądów. Gdy w 1940 roku doszło do wyznaczenia granic getta, toczyły się ostre dyskusje o zachowanie ulicy Leszno po stronie aryjskiej. Zabiegali o to przede wszystkim księża z kościoła karmelitów oraz szkoła rzemiosła imienia Konarskiego. Po zamknięciu getta ulica Leszno 18 znalazła się w jego obrębie. Ulica Leszno w getcie była pełna przeciwności. Skrajna bieda kontrastowała z oazami normalnego, jak na warunki gettowe, życia. Liczne znajdujące się na Lesznie kawiarnie opisywał poeta Stanisław Różycki. Pisał: kawiarnie gettowe spełniają bardzo doniosłą rolę w życiu nie tylko towarzyskim, ale i publicznym. Wobec braku klubów, związków, stowarzyszeń, giełd, parków, kin, boisk, dancingów i tym podobnych. Luch to największa, najładniej urządzona i najpopularniejsza kawiarnia. Choć lokal jest ogromny, kilkusalowy, to bez przerwy panuje tam ruch, ścisk, tłok, przepełnienie. Ruch nasila się o 1:00, 2:00 i o 5:00, 6:00 wieczorem. Każdy, nawet drobny interesik, wymaga spotkania. Najlepiej w miejscu neutralnym, najlepiej do tego celu nadaje się luks, bo i tak na jednostki nie zwracają uwagi i punkt na Lesznie 58 jest centralny i wygodny. Komfort pociąga i lokal jest przez lepszą publiczność uczęszczany. Budynek przy ulicy Leszno 18 stanowił ważny adres w historii getta warszawskiego. To właśnie tutaj mieszkał jeszcze przed wojną Emanuel Ringelblum wraz ze swoją żoną Judytą i synkiem Urim. Leszno 18 było także miejscem pierwszego spotkania założonej przez Ringelbluma grupy Onek Szabat, której celem stało się dokumentowanie życia codziennego w getcie warszawskim. Zespół Onek Szabat był bardzo zróżnicowany, zarówno jego stali członkowie, jak i nieregularni współpracownicy. Pochodzili oni z różnych kręgów społecznych i politycznych. Wśród zaangażowanych w zbieranie i tworzenie dokumentów był chociażby rabin Szymon Huberband, który pozostawił po sobie dzienniki, wspomnienia, a także opracowania dotyczące niszczenia przez Niemców synagog i żydowskich cmentarzy w czasie wojny. Dzięki Cecylii Słopakowej, dziennikarce i tłumaczce związanej z grupą, możemy dziś przeczytać serię wywiadów z Żydówkami z różnych grup społecznych i zawodowych. Pokazują one przede wszystkim zmianę w społecznej roli kobiet podczas wojny, ich umiejętności, przystosowania się, odwagę i poświęcenie. Ringelblum pisał, że współpracownicy Onek Szabat stanowili i stanowią po dziś dzień jednolitą korporację, ożywioną jednym duchem, przepojoną jedną ideą. Onek Szabat nie jest zrzeszeniem naukowców rywalizujących ze sobą i wzajemnie się zwalczających, lecz jest jednolitą korporacją, bratnim związkiem, w którym wszyscy nawzajem sobie pomagają i dążą do tego samego celu. W czasie powstania w getcie przy ulicy Leszno 18 ukrywał się Marek Edelman wraz z grupką żołnierzy żydowskiej organizacji bojowej. Zostali oni ukryci przez strażaka i łącznika żobu Stanisława Świętochowskiego.
Po wojnie ulica Leszno stała się miejscem przebiegu sławnej trasy WZ, która łączyła wschodnią część Warszawy z zachodnią. Wtedy też patronem ulicy został generał Karol Świerczewski. Współczesna nazwa to Aleja Solidarności. Historyczną nazwę dawnej ulicy Leszno zachował jedynie jej krótki zachodni odcinek. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, oglądając nasze inne filmy edukacyjne, uczestnicząc w naszych spacerach, a także odwiedzając Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Zapraszamy do wizyty, a także sprawdzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych i zapisania się do newslettera.